Siemanko, jeżeli w dalszym ciągu korzystasz ze słuchawek na kablu, pewnie zastanawiałeś się czasami, czy nie rzucić tego wszystkiego w pizdu i nie przejść na system bezprzewodowy. Jednak, który wybrać? Starszy system, gdzie słuchawki są połączone kablem, czy najnowszy, True Wireless? Ja jestem Kopara i na przykładzie tych dwóch modeli postaram się trochę ten temat przybliżyć. Modele, które będę porównywał, to Huawei AM61 oraz Creative Outlier Air Sports. Może trochę danych technicznych na początek. Oba te modele mają odporność na zawilgocenie IPX5, co w zupełności wystarcza do tego, żeby nie uszkodzić ich własnym potem czy w czasie biegania w deszczu, co zdarzyło mi się, kiedy używałem na początku zwykłych słuchawek z zestawu dołączonych do telefonu. Bodajże to były słuchawki Samsunga dołączone do S7 i po prostu zalałem je potem i na tym się skończyła ich przygoda. Czas pracy na baterii Huawei deklaruje jako 11 godzin i w tej klasie cenowej słuchawki kosztują od około 110 do 150 zł, zależy w jakim sklepie. Jest to wynik, który deklasuje konkurencję. W tej półce cenowej nie znajdziecie słuchawek, które działają na jednym ładowaniu dłużej. W przypadku Creative'a jest to 10 godzin na jednym ładowaniu, natomiast Etui pozwala te słuchawki doładować i łącznie na jednym ładowaniu Etui plus słuchawki mamy 30 godzin słuchania muzyki. W tym momencie chciałbym też wspomnieć o tym, w jaki sposób słuchawki informują nas o tym, że bateria jest słaba. W Huawei jest to niezwykle irytujące, ponieważ co 30 sekund około jakaś baba duka nam do ucha battery low. Jest to mniej więcej tak irytujące jak to, gdy stara od pół roku buczy ci co miesiąc o tym, że miałeś przykręcić jakąś półkę. Natomiast w Creative objawia się to pikaniem, natomiast pewnego pięknego razu słuchawki w żaden sposób nie poinformowały mnie o tym, że bateria jest rozładowana i po prostu nie chciały mi się włączyć. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to w słuchawkach przeznaczonych do sportu ma to dla mnie drugorzędne znaczenie. Przeważnie wtedy słucham podcastów, a jeżeli w czasie słuchania muzyki jakość jest na przyzwoitym poziomie, to jestem bardzo zadowolony. W tych dwóch przypadkach jakość jest bardzo dobra i nie mogę na ten element narzekać. Co do obsługi, to pierwsze parowanie modelu od Huawei'a przebiegło bezproblemowo. Nie było z tym żadnych trudności. Na przykład, natomiast jeśli chodzi o Creative'a, to trochę było z tym pieprzenia, bo najpierw trzeba było się sparować z jedną słuchawką, później ta słuchawka musiała sparować się z drugą i nie za bardzo chciało mi to działać, natomiast trochę zbijam to na karb tego, że to ja byłem nieogarem i nie czytałem dokładnej instrukcji. Nie chcę tutaj obwiniać słuchawek za to, bo faktycznie po prostu przystąpiłem do tego z marszu i później miałem z tym lekkie problemy. Co do obsługi w czasie samego odtwarzania. W modelu AM61 mamy taki pilocik, tutaj są trzy przyciski. Jeden służy do podgłaśniania i przewijania, a także zmieniania utworu na następny. Jeden do włączania, wyłączania słuchawek oraz pauzowania i uruchamiania ponownie utworu. Drugi do ściszania i analogicznie jak ten pierwszy, tylko w drugą stronę zmienia nam utwór na poprzedni i przewija do tyłu. W Creative, no cóż, tu jest problem taki, że są fizyczne przyciski i o ile słuchawki bardzo fajnie leżą w uchu, nie ma z nimi żadnego problemu, to problem, a nie wiem czy teraz w ogóle nie gadam przez mikrofon słuchawkowy, zobaczymy, lepiej go wyjmę. W każdym razie, problem jest tego typu, że są to przyciski fizyczne, i chcąc je wcisnąć, one nie chodzą wcale tak lekko, więc chcąc je wcisnąć, wciskamy sobie słuchawki do ucha, co nie jest wcale przyjemne. Dodatkowym problemem jest jeszcze to, że żeby zmienić utwór na następny, musimy zrobić szybki dwuklik, co jest po prostu trudne do wykonania przy tych guzikach. Sprawia to pewien problem i często zamiast zmienić utwór, po prostu go pauzujemy, bo jedno naciśnięcie pojedyncze powoduje to, że utwór się pauzuje. Zgłaśnianie i ściszanie jest jeszcze gorsze, ponieważ trzeba ten przycisk wcisnąć i przytrzymać, a zgłaśnianie następuje dosyć
że tak powiem, mało płynnie. Bardzo, bardzo, bardzo szybko to idzie, tak. Ja nigdy nie potrafię wycelować, a później, żeby to zciszyć, trzeba drugą ręką kombinować i tak nigdy nie potrafię trafić w ten punkt, więc raczej sięgam po telefon i robię to na telefonie. Jeszcze jeden minus słuchawek od Creativa. Żeby je wyłączyć, należy je odłożyć do tego etui, co czasami po prostu nie chce działać. Zdarza mi się co jakiś czas taka sytuacja, że odkładam słuchawki do etui, po czym po jakimś czasie chcę sobie puścić coś na telefonie, po prostu nie wiem, leżę w łóżku, chcę obejrzeć jakiś film na YouTubie i nagle okazuje się, że dźwięk jest odtwarzany ze słuchawek, bo się nie wyłączyły i nie odłączyły od telefonu. Sama wygoda i komfort użytkowania. No w Huawei'u problemem jest to, jeśli chodzi o bieganie. Mamy te słuchawki założone tutaj na szyję, włożone w uszy i dopóki się nie ruszamy, jest mega wygodnie. Natomiast w czasie biegu bateria i ten pilot, bo tu jest z drugiej strony jest bateria, latają strasznie. I dopóki się człowiek do tego nie przyzwyczai, to jest to niezwykle irytujące. Już po pewnym czasie przestaje się na to zwracać uwagę, natomiast na samym początku po prostu no, lata to jak sinia w patyku i trochę uprzykrza życie. Plusem tych słuchawek jest to, że mają ten kabel. Ten kabel jest dla mnie plusem, ponieważ kiedy chcesz je ściągnąć, wyciągasz je z uszu, łączysz sobie magnesem, cyk, wrzucasz pod koszulkę, po problemie. Nie ma sprawy. Kiedy wyciągasz z uszu słuchawki Creativa, możesz je wrzucić do kieszeni, natomiast one będą włączone. Bodajże daje się wyłączyć też przyciskiem, ale nieważne. Jest to etui dedykowane i trzeba to etui zawsze mieć przy sobie. To jest kolejny klamot do dźwigania. Oczywiście on nie jest jakiś ciężki, natomiast no, pewne gabaryty ma. Trzeba go gdzieś wsadzić i przy szybkich biegach to po prostu przeszkadza. Także to jest minus. Jakie jest więc moje zdanie na temat tego, czy True Wireless jest lepszy od tych starszych słuchawek na kablu? Moim zdaniem oba rozwiązania mają swoje plusy, mają swoje minusy, natomiast ja wybieram słuchawki na kablu.